Siemaneczko, z tej strony Dziewiuś, witam was w kolejnym odcinku serii MPG. I słuchajcie, dzisiaj jest sobota, czyli dzień, w którym jest mój 12-godzinny live. Zapraszam wszystkich od godziny 10 do godziny 22. Słuchajcie, z panią Iną troszeczkę porozmawiam. I sprawa, a bo to, czekajcie chwilę. Sprawa jest taka, idę oglądać sieczkarnię takiego Jaguara fajną w przystępnych cenach w miarę. I mam nadzieję, że się mi uda go kupić. Zapytacie zaraz, po co, ale Dziewiuś, po co ci sieczkarnia? Bo ja będę chciał robić biznes kukurydziany. A nawet jak nie będę chciał robić takiego biznesu, to po prostu, żeby mieć, bo mnie kurde stać. No ja na wsi muszę być najlepszy, słuchajcie, standard życia trzeba podnosić. Potem pojedziemy troszeczkę na automaty. I tak ten dzień będzie dzisiaj wyglądać. O, cześć! Cześć, już muszę kopę! A, okej. Szybko! Słuchajcie, pojedziemy Leonem. Mercedesa zostawiłem w garażu, niech on stoi, żeby Jarek go nie zobaczył. Masz może papier? Mam w domu, no. A to Janina nie ma w domu papieru? Nie. O, już lecę. Już lecę, bo zara... Bo zara narobi, zara... Zara zasra. Gdzie? Tu mam w kuchni. O, tu, dobra. Proszę. To weź. No co weź? Ja nie będę dupy ani nie podcierał, proszę bardzo. Czemu? I do łazienki na górę, zapraszam. Proszę bardzo. A w ogóle pani Janina dzisiaj jadę oglądać. Co? A, będę oglądał taką fajną tą. Taką fajną, że... Dziwna ta łazienka! Czy tu nie ma łazienki? Pa, no cholera jasna, no nie widzę to pokój? To gdzie jest łazienka? Ach, nie mam. No właśnie! Nie mam. I w tym całe sedno. Tu, w krzaczki zapraszam. A ja dzisiaj będę, będę oglądał pewną rzecz. Ej, co tu robi mój MTZ? Czyż to mój? No żartuję sobie. No. Czyż to mój jest. No. Odczepi się, dobra, bo ty mój. No. Dobra. Jadę dzisiaj. O. Fajną rzecz za zarobione ciężko pieniądze. Będę kupować. Co? A nie powiem jeszcze. Maw. Nie. I wieczorkiem może skoczę sobie na automaty. Nie powiem. Ja pier... Co? Ty jesteś psychiczna. A dlaczego? Automaty? No co? Automatów się tobie zachciało? No zachciało mi się i co? Słuchaj, ja... No ja co? Za te automaty? No. To bym cię zbezcześciła. Proszę bardzo, śmiało. Śmiało. Nie, wiesz co? Policzek nadstawiam, nie proszę. Daruję tobie, bo... No. Powiem tobie tak, Dziejuś. No. Ty sam się biedny przekonasz. Tak, na pewno. Jak ty, na pewno. Słuchaj! Słyszysz? No słyszę. Sam się biedny przekonasz. No, ja się... Jak ty? Ja jak się na niczym nie przekonam. Słuchaj! Powiem tobie tak. O, już Leonik stoi, no co? Sam się biedny przekonasz, jak ty na tym okropno stracisz. Chodź ci pokażę. No. Coś. Mamy Mercedesa wyciągnąć. Przepraszam, Brabusa wyciągnąć. Ale zobacz, który jest szybszy. Ten samochód nie jest z żadnych, że tak powiem. To skąd ja nie miała pieniądze na niego? Hamuje dzikie wrony, tak? Tylko to skąd Janina miała pieniądze, jak nie z przekrętów? Bożo pożyczone pieniądze, a nie wygrane. No. Pożyczone. Czyli lepiej pożyczyć niż wygrać, tak? Tak. A to ja uważam, że nie. Ja uważam... Dobra. Janina ma mi prawić morały. Jadę nowy nabytek kupować. Na razie. Jaki? Nowy. To znaczy co? Nie powiem. Mów. Nie. Ale mów mi natychmiast. Nie powiem. Jak kupię, to pokażę. Takim Janina to nie się działa nawet. Ty gnido. Na razie. Masz mi później powiedzieć, co kupić. Nie powiem. Ja zresztą sama przyjdę, no. Zobaczyć. No ja to ja przyjadę, pokażę. Na razie. Dobra, nara. Janina ma mi się... A za ile będziesz? Za pół godziny. Jak Janina ma takie morały mi prawić, to ja dziękuję bardzo za słuchanie tych wszystkich głupot. Ale zobaczcie, kiedy drzewa są ładne. Powiem... O. A, Leona to nie szkoda, jakbym brabusem przydupcył, to bym się troszeczkę zdenerwował, ale on to wiecie tam.
Powiem wam, że podoba mi się ta wiosna. Jesień. Jaka wiosna? Jaka wiosna? Jesień mi się podoba. Fajnie te drzewa wyglądają. Tylko słońca mało. Ja słońce to ja lubię. Powiem, że słoneczko lubię. No słońce to jest coś. Może jak jest gorąco, to nie przypadam, ale jak jest słońce, to od razu jest, powiem wam, że przyjemniej tu. Oj, dobra, po polu przejadę, bo to jedziemy tam. Tam co dzień od gościa kupowałem, to ten sam gościu. To handlarz jest, no to handlarz. Handluje w tej wewte cały czas. Kubaniec, dobra. A wy zaraz też zobaczy. A już powiedziałem wam, co ja kupię. To ja z głupoty dzisiaj gadam. Widzowie, słuchajcie, kupiłem sobie kierownicę. Też najpierw będziemy grać w kierownicę. Od wczoraj cały czas w Assetto Corsa sobie gram. Oj. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Graba. To pan tutaj. Grawa. Tak jest, no. Pan tutaj. A jaki ładny umyty. A, pan po jaguara? No. A ja myślałem, że po bizona, dobra, dobra. Nie no, gdzie? Bo tu po bizona ma dzisiaj chłop przyjechać. Nie, 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 odpalę, dobra? No. To jak salonówka, jak to jest czyściutko, elegancko. No, powiem panu, że... No dbany, dbany, nie? Tu, oj. On z tego co mi wiadomo lakierowany był, stąd ta taka cena no. Duża, no. Znaczy duża. Dla kogo duża, dlatego duża, tak? Jakby wie pan, no. Nie? A tu się ten... Pan. Podnosi się ta? Sieczkarnia? Jak najbardziej, tylko trzeba, proszę pana, już sekundka. Właśnie podnosi. Teraz proszę zobaczyć. Podłączyłem przewody. A, podnosi się. Miga. To ja nie ta wajcha, dobra. A tu też nowe wszystko, ja widzę. Zadbane, eleganckie, paniuczku. Proszę pana, było. Lakierowane wszystko było. Dobra, mogę się przejechać? Ale co tu jeździ? Proszę pana, to nie samochód. No a tam wiadomo, może coś stuka, może coś puka się do wymiany, no da się. Proszę zobaczyć, ja odpaliłem młocarnię, proszę zobaczyć, że nie stuka. No to podczas jazdy silnik, to tato se może dobrze chodzić. Lerabita, ja się muszę przejechać. Pan gdzieś tu z Akalic, czy jak? No a co? A jak? No a cena pasuje panu, tak? Bo pan mówi, że nie duże. No tak. No paniuczku, 105 tysięcy, tak było. Na biednego nie trafiło, to się mogę przejechać w końcu? No tak, no to jak pasuje panu wszystko w ogóle. Dobra. Okay. Dobra, a ma pan jakąś kukurydzkę do skoszenia tu na testa? Proszę pana, poszalał pan? No, bo ja nie mam. Dobrze, jedź się pan przejedź. No, ja myślałem, że kukurydzę będzie miał, że da mi od razu przetestować, czy to dobrze wszystko chodzi. Silnik cichutki. Go prawie co nie słychać. Go prawie co nie słychać, wam powiem. Dobra, ja tutaj wywinę, zawrócę. I wszystko pasuje. Jest. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No witam. Tutaj powiadomić, że się pan kto dzwoni, no zresztą chyba będzie no pan prezes. Pan no co tam? Witam serdecznie, oczywiście. No witam, witam. Prezes tutaj dzwoni w sprawie... W sprawie miejsca VIP. No tak się składa, że mamy właśnie jeszcze jedno miejsce VIP na dzisiaj. No dobra, tylko ja bym gdzieś tam pewnie za 3-4 godzinki widzę wpadł. Aha, no dobrze, nie ma sprawy. A co pan robi? Bo ja teraz sieczkarnię kupuję, wie pan? W sensie, teraz pan kupuje? No. A co tam? Za 3 godzinki nie da rady, bo to już nie będzie miejsc VIP, zajęte pewnie będzie. Po prostu jak pan się zdecyduje, to ja od razu dzwonię po prostu na inny numer, tak, dla kogoś innego. To dobra, a ja na jakich stawkach mógłbym zagrać? No są to stawki VIP, tak? 25 koła na jedno zakręcenie. Dobra, to ja przełożę te kupno dzisiaj, i ja przyjadę, dobra? Dzisiaj do wygrania w głównej puli 27 milionów. To poczeka pan, to ja przełożę te kupno na wieczór, a zaraz przyjadę, dobra? Pewnie, no i najlepiej po prostu wziąć jak największą ilość oszczędności, tak? Bo dzisiaj głównie gotówką obracamy, tutaj stawki VIP, no to już wiadomo, nie bawimy się w przelewy i tak dalej, wszyscy gotówką obracają. Dobra, to ja będę za 5 minut. Bo tutaj Ameryka przyjechała i po prostu... Dobra, dobra, to ja będę za 5 minut. Do widzenia. Dobra, no do widzenia. Słuchajcie, to ja to kupno, to ja przełożę na później jednak. I od razu pojadę tam na te automaty, akurat jestem... Nie dotknąłem. Panie, co pan żeś zrobił? To się nie dotknąłem. Wie pan co? Ale ja muszę zobaczyć. Fajna, tylko ja później ją kupię, bo ja teraz muszę jechać pieniądze zarobić, wie pan?
Jak to pan uśpi? No, no biznes mi się trafił, ja jadę na biznes ale pan, zrobić... Ale pan mówił, że pan nawet nie będziesz targował, ani nic, co teraz pan jedziesz pieniądze zarobić? Człowieku! Mam na nią pieniądze, tylko jadę biznes, muszę troszeczkę włożyć, żeby więcej wyciągnąć, rozumie pan? I ja za dwie, trzy... Za trzy godzinki przyjadę po nią. Za trzy godzinki się widzimy. No dobra, no ale... To pan nie sprzedawaj, zostaw pan pod ten, pod zastaw. Za trzy godzinki będę. Dobra, na razie. No. Teraz chłop myśli, że ja pieniędzy nie mam. No głupio wyszło, no głupio wyszło, no ale to co mam zrobić? Słuchajcie, dobrze, to jest tutaj obok. Taki plus, że wiecie, że... Że to jest zaraz otwarte, dobra, elegancko. Ja podjeżdżam, no on zaraz pomyślę, że jakiś upłość. Super. Wymagania nie ma, zgasiłem. Ja już zaaferowany jestem, dobra, w dupie z tym Melonem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam. Halo. Nie ma szefa? Dzień dobry, gdzie pan? O, o witam. Graba. Witam serdecznie. Co tam dzisiaj na tych specjalnych stawkach? No tak, a tam no bardziej mi tym sobie takie stawki po 50 albo po 100. Ale takie większe. No. Będą możliwe takie za jakiś czas w ogóle? Jest coś takiego do ogarnięcia? Znaczy dzisiaj to na spokojnie sobie ten, no jak uzbieram więcej, to już na większych stawkach. Mniej obrotów, wyższa stawka i wie pan, nie? Okej, dobrze. A powie pan, panie dziewiuciu, no? Za ile będę w stanie się tutaj zakręcić? No tak myślę, że 200 tysięcy. Tylko 200? No bo mam 350 ze sobą, no ale chcę tam 150 sobie mieć w zapasie, nie? Znaczy to jest ten problem, że... No? Wie pan, panie dziewiuciu, no ja myślałem, że no bo tutaj dzisiaj są stawki po 25 tysięcy, tak? No? Ja myślałem, że tutaj mam zaproponować panu 50 tysięcy, no ale dobra. Widzę, że chyba będzie musieli pana wykluczyć z grupy VIP. Nie, no to ja bym dzisiaj sobie tak zakręcił, no nie wiem, no z 10 razy po 25 tysięcy. No, no to wtedy wyjdzie tylko 250 tak obrotu. No maksymalnie. Z panem rodzicem to się tak nie liczy. Znaczy, no to ja sobie zagram i ten, nie? Znaczy, powiem panu tak... I zobaczymy, no... jak wygram? Jak wygra... Znaczy, na pewno wygram, więc no... Więcej. To mówię, nie, że chcę z 250 tysięcy tych, co mam, jakby włożyć, nie? A to, co już tam wygram, no to już jest kolejna sprawa. No, to już ciężko tak wydumać, co ile tam wygram, nie? To wie pan, jak to wszystko wygląda, tak? Dobrze, no to... No. Dobrej zabawy życzę. Dzięki! Muszę się bawić. Dobra, czego by tutaj... Dobra, na tym zaczynamy. Widzę, ja tu nie będę wam nic nagrywać. Widzimy się po prostu za chwilkę. Ja jeszcze z tym gościem też chwilkę pogadam. Żeby to było wszystko na pewno wyjaśnione. Słuchajcie, ja wiedziałem, że tak będzie. Idę po odbiór kasy, zobaczcie. Ale wam jeszcze nie powiem ile. Ale to już są pieniądze w workach. No co, no przyfarciło się, nie? Ale furki fajne. Już tutaj chłopaki przywieźli. Kurde, jaki... 600 tysięcy. Jaki ten fajny. O, Rolls-Royce, ja pierdzielę. Ale i te nie głupie, nie? Ale ten Rolls-Royce to... O, proszę bardzo, fajny. 600 tysięcy pojedzie. Dobra. Ale, słucha pan. Znaczy, to już tu wezmę, bo będę grał, nie? Tak, jak najbardziej, tylko... Nie wiem, panie dziewiciu. No, taka zabawa w tej myszkę, nie? Ten 25 tysięcy, bo... Poszanujmy swój czas, tak? Znaczy to... Jest ja możliwe, żebym po stówę obstawiał? Tak, a, bo widzowie, w każdym wątku jest 100 tysięcy, już mamy 400... 600 tysięcy wygrałem przed chwilą. Ja tu chciałem panu 50 zaproponować, ale ja widzę, nie, ja po stówce. Nie jest. Ja po stówce będę. Dobrze. Dobra. W razie ja czekam spokojnie. Dobra. To pan tam czeka. A ja to gram. Dobra. A teraz na tej maszynie. Nie ma co dużo na jednej. A ja się z wami za chwilę widzę. Ojejku, jestem po trzech zakręceniach na razie. Trzy worki mi zostały. No lecę dalej. Mam nadzieję, że się odkuję. No kurde, muszę. No 300 tysięcy przegram na trzy obroty. Oh, dobra. Zaraz będzie milion. Ja wierzę, zaraz będzie milion. Zobaczycie.
Dobra, słuchajcie, ostatnie 100 tysięcy. Pół miliona przegrałem przed chwilą. Przegrałem przed chwilą pół miliona, przecież to jest niemożliwe, no. Dobra. Uda się teraz, nie? No, no. Dobra. Dobra, rzucam. Dobra, ja nie patrzę. Ja nie patrzę. Oj, no chyba się nie udało dzisiaj. Nie! Dobra. No co, panie mistrze, że czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, no. Dobra, ja załatwię skądś pieniądze zaraz i ten, i będę grał dalej, ale... nie? Dobra. Pasie, dobra, nie. Nie, bo nie wiem, czy wypisywać już pana zbyt VIP. Nie, ja jeszcze dzisiaj przyjdę, jeszcze dzisiaj będę grał, jeszcze dzisiaj przyjdę. Ja jeszcze dzisiaj zagram. Dobrze. Dobra. Do widzenia. Słuchajcie, wygrałem 600 tysięcy. Znaczy, no, ja wiem, że czasami może po prostu gorszy dzień, ale no nie wiem. Przecież widzę. Halo? Panie mistrze, już ja chciałem tylko panu zaproponować 100 tysięcy bonusu na start przy kolejnych losowaniach. 100 tysięcy bonusu. I zauważyłem, że teraz pula nagle zwiększyła się do 50 milionów. Dobra, ja zaraz pieniądze pożyczę i ten. I ja będę grał dalej. Ale to jest oferta aktualna tylko dzisiaj. Dobrze, jeszcze dzisiaj przyjadę, dzisiaj pogram. No, ja jeszcze dzisiaj będę. Za kilka godzin, 2-3 godziny muszę pieniądze załatwić. No. Ja się rozłączę. Słuchajcie widzowie, mam do was wielką prośbę, posłuchajcie mnie teraz, ja na połowę się dotrzymam. Proszę was, nie mówcie nic ani nie, że tyle pieniędzy przegrałem, błagam was, nie powiedzcie ani nie, proszę. Ja tylko zobaczę w komentarzu, ktoś u Janiny się wysprzęglił, to o, tak wam zrobię. Nie mówcie nic ani nie, Jarkowi zresztą tak samo nic nie mówcie, Jarkowi o samochodzie nic nie mówcie, bo jeszcze nie widział i o tym, że pieniądze przegrałem. Czy Jarkowi jak Jarkowi, Jarek zrozumie, no ale panie Janinie, nie możecie tego Janinie powiedzieć, bo ja was zatłukę widzowie. Naprawdę, kto powie Janinie, to już się nie lubimy. Tylko ja będę czytał komentarze u Janiny pod odcinkami. Niech tylko tutaj spróbuje się wysprzęglić. Skąd ja teraz pieniądze pożyczę? No jeszcze z 300 tysięcy, żeby się odkuć. O Jezu. No jeszcze z 300 koła. Ale nie wiem od kogo, zaraz będę dzwonił po jakichś kolegach, no. Cię, już! Nowy nabytek masz! Co kupiłeś? A. Powiedz! Powiedz prawdę! Powiedz prawdę, co kupiłeś, bo już ci mogłeś doczekać, no powiedz! Właśnie, problem jest z tym. Problem z tym. Co kupi... No nie oszukuj. Nie kupiłem. Powiedz, lipa! Powiedz, lipa to, była zardzewiała. Prezent dla mnie? Nie. Prezent to dla mnie jest? Coś dla mnie kupiłeś? Nie, pani Janino. To na zdrowie. To dla mnie, ale. Zardzewiałe strasznie było to i. Nie chcesz mi pokazać, tak? Nie, no nie kupiłem. Chcę przede mną ukryć. Powiedz. Pani Janino, to jest takie wielkie, że bramo by to nie wjechało tutaj. To jest takie ogromne. Monster Trucka. Nie. Monster Trucka. Nie. Kupiłeś. Nie. Monster Trucka. Maszynę do pracy w polu. Chciałem kupić. Kombaj. Bizona mi kupiłeś. Nie znaczy, ja chciałem sobie kupić, ale to straszny stan. Na zdjęciach był stan idealny, a przyjechałem i to było całe porysowane, pordzewiałe. Silnik dymił. Dymił. Olej brał. Kurde, z tymi handlarzami tak jest, widzisz, ja zawsze no, gadałem. No, i innym razem może jakiegoś innego za jakiś czas poszukam, bo teraz nie, żebym pieniędzy nie miał, ale głowę strasznie zawaloną i chyba ja muszę trochę odpocząć, wie Janina? No dobra, no. No, bo ten, nie? W cenie był fajny i stać mi było na takich kilka jeszcze godzinę temu. No ale był naprawdę lipny. Dobra. No. Może kawkę, herbatkę się Janinka napije? Nie. A może u Janiny byśmy się napili kawki, herbatki, bo ja nie mam, a... Znaczy nie, żeby mi nie było stać, żeby kupić sobie kawę albo herbatę. Nie chcę! Tylko ja bym się wody może napił, ale też, że nie tak, że u siebie nie mam, tylko u Janiny lepiej smakuje. Wie Janina? No. Aha. Mercedesa też nie sprzedam przecież, no nie mogę Mercedesa sprzedać, on jest za fajny. Nie wiem, zaraz będę dzwonił po kolegach i będę pytał, kto mi pieniądze pożyczy, bo ja nie wytrzymam za chwilę.